Witam, witam serdecznie. Może jako Ozorek. A tu nie poprawiłem na 76. No i losowo gramy. No pas, z kim to ma gramy? Mam baba. Anand. Pan Rysia się pokazał. Pytam, czy zagramy. Tu im pasujemy w treflach. No i dawaj robot w pika. Robot nie chce dać pika. Minuta, panie Rysiu. Tu się skiepściłem z tymi kierami, się do pana Rysia spieszę. Ale ten mu nie dołożył. Dobra, zdanie skończyłem. Nie wyrzuci mnie, robot na mnie nie nakrzyczy. Trzeba było podłożyć waleta pik, się okazuje. On dał bardzo dobry wist. Ryszard drugi tego imienia. Gramy, panie Rysiu. Trzydzieści minut, panie Rysiu, gram, mam lekcję o 20:00. Sztajni, Tygrys, Howard, Ryszard, Ozorek, 99% ukończonych. No pasujemy, nie wchodzę. Uwaga, z panem Ryszardem jest człowiekiem delikatnym, solidnym, wrażliwym i ja nie mogę blefować. No i panie Rysiu, może pan w trefla zawistuje. Panie Rysiu, w kiera albo w trefla. Za treflami przemawiało. Oho, no panie Rysiu, rzucam panu na dubla klasycznie. I nie mam nic. A w trefla pan paczek, pan zawisował w trefla, panie Rysiu. Trójka większa od dwójki, piątka większa od czwórki, dziesiątka, widzi pan. Bij pan, panie Rysiu. Dobrze, moja siódemka ma jakąś wartość póki co. Pokazuję w trefla. Graj pan w trefla, panie Rysiu. Kiery bez wartości. Panie Rysiu. Chyba, że pan ma asa. Nie ma pan asa, panie Rysiu. Na piąt... O, ruszył trefle. A, pan nie... Panie Rysiu, co z pana za partner, jak pan nie masz trefli? Ja dwie treflowe biorę. To jak pan chciał... No,
Tam muszę trzymać. Pika muszę trzymać. Żeby... A panie Rysiu, pan ma pika? Panie Rysiu, pan ma 10 pik. Z 9, no pięknie. I ściąga pan kiery, panie Rysiu. Tak, pika, bardzo ładnie. No i jeszcze raz. Ja wyrzucam jednego trefla, bo na niego nie biorę. Pięknie, panie Rysiu, pan te kiery wycyrklował. Ale ten ma trefle dwa. Nie miał dwóch trefli, to gdzie się trefli? To jednego ma. Co z tymi tryflami było? A wyrzucił na pik, ja nie zauważyłem. No nic, panie Rysiu, gramy pierwsze płoty za koty. Dlaczego przegraliśmy? Albo grali w cztery kiery. Nasi. Panie Rysiu, karowy lepszy. Co prawda... Widne karty to najlepszy pikowy. To blok. Po bloku, panie Rysiu, nie wchodzimy blokiem. To jest solidne wejście konstruktywne. A ma pan trefelki, panie Rysiu? A ile pan ma tej siły? Bo ja mam 11. To pan ma 10. Ten powinien to strzymać, ten te 4 piki. Ten nie ma. Ten nie ma na 5 pików. Tak się nie gra. Tu powinien otworzyć 3 piki. Panie Rysiu, nie potraktował pan kąterką? Niedobrze to wygląda. A oni grają 5. Panie Rysiu, to bierz pan te dwie kierowe. Asem królem. I króla kier, panie Rysiu. Nie masz pan króla kier, panie Rysiu. Niedobrze. To damy karę, żebyś pan miał, panie Rysiu. To jest wygrana. Chyba, że pan masz... Pan nie masz trzeciej damy pik, bo tutaj 6, 10, pan ma dwa piki tylko. O, wszystkie biorą. Nie, znaczy on nie deklaruje, wszystkie bierze. Nie miał na 5 pików. Albo grać nie umie, albo szczęśliwy człowiek.
Ten go pochwali. To ma piki. A spasuje, panie Rysiu. Pana licytacja nie zachęca mnie. Chociaż mam rezerwy. Panie Rysiu, z czterema kierami, z taką bombą, mógł pan spokojnie dopchnąć. Ale też cztery kiery można wygrać. No dwie pikowe są do oddania. No, muszę im pasować. Można nie wygrać czterech kierów. Te wartości ma pan takie rozchwiane. O! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Tak, nie było szansy na trzech karowych. Spróbujemy wziąć je inaczej. O! Walet karo brał. Ale wygrałem cztery. O, robot. No, słaby jestem. Wygraliśmy trzy, panie Rysiu. No co tam, nikt nie grał? Wpadary na cztery kiery. O, Robert w okularach. Można było dać dwa piki, karo i nic więcej. Nie wiem, jak to można było nie wziąć 10 lew. Chcę zagrać jednego kiera z kontrą. Ja tak gram, panie Rysiu. Chcę zagrać jednego kiera z kontrą. Po co mam grać dwa kiery z kontrą? Kontra nie powinna być na kierach, to trzeba za to nie powinno przejść. Panie Rysiu, wistuje spod damy. Nie musi pan kontrować. Wist karowy też ich kładzie prawdopodobnie. Jednak nie. Panie Rysiu, bij pan asem i odegraj do mnie kiera.
Bij pan, panie Rysiu, i odegraj. I malutkim do mnie. I malutkim kierem do mnie. Bardzo ładnie. Nie mam dobrego wistu w inny kolor. Panie Rysiu, pan o kierach wszystko już powinien wiedzieć. Widzi pan wszystkie kiery u siebie i u Howarda może pan rozliczyć. Spadła dziewiątka, dziesiątka, dama i as. Ósemka, bardzo dobry wybór. Jedenaście. No panie Rysiu, jak pan tu ma figurę, to pan kładzie. Nie ma pan. Oni mają długie trefle. Muszę trzymać piki. Panie Rysiu, liczymy na pana asa kier. Chociaż ten pokazał w treflach. W treflach pokazał 8. I w kierach 3 to 11. Ja muszę piki trzymać. Chyba, że pan ma dziesiątkę pik, panie Rysiu. Gra na swoje i w krzaki ucieka. Chyba nic nie mogliśmy zrobić. Bo on brał 9 lew, zanim dochodziliśmy do głosu. Podłożenie waleta kier nie pomagało. Brał 4 treflowe, 2 pikowe i kiera. Bardzo dobry widz pan oddał, panie Rysiu. A, to ja oddałem. Grał 2 pikowe, kiera trzecią, 2 karowe to 7, to 5 i 4 treflowe to 9. Trefel. Ja, panie Rysiu, tylko pik. Moje kara zyskają na wartości, bo pan Rysio będzie je przebijał przy grze w piki. Ale moja ręka nadaje się wyłącznie do gry w piki, panie Rysiu. Gramy z robotem. Panie Rysiu, pan się nie gniewa, ale ja muszę powiedzieć 4 piki. Howard nie da kontry. Bezczelność jego jest zdumiewająca. Gram na skrót. O, panie Rysiu. Zostało 12 kar. Panie Rysiu, waleta karu poproszę. Waleta karu pana poproszę. Singlowego waleta karu.
Trefle pan weźmie, panie Rysiu. No pan da singlowego waleta kara. Nie ma pan. Dziewięć zostało. Sześć zostało. Cztery zostały. Dwa kara ma. No dobrze, a gdzie weźmie resztę lew? Treflów nie przebije, na stół nie przejdzie. No bij pan, panie Rysiu. I ściągnij asa pik. As pik. As pik na skrót. Albo zwykły pik. Żeby tym karem przebił i grał do pana. Nie bierz pan trefli, panie Rysiu. Bardzo dobrze. Zostało mu jedno karo. Pięknie pan Rysiu zagrał. Niech on gra do pana w kiery i w trefle. O, widzi pan, panie Rysiu. Co, nie masz pan, panie Rysiu? On tak w króla zagrał? Czy masz pan, panie Rysiu, asa z... No bij pan, panie Rysiu, bo to dziwnie gra. A nie, pan Rysio tam zabił. Ajajaj. No, panie Rysiu, bij pan. I wpika, i wpika. No wygrał on to. Zdumiewająco. A my w piki byśmy nie wygrali, bo się źle podzieliły. Wiskierowy kład. Wiskierowy wkład. Pat. Pat. Chciałem zawistować w kiera. Ale myślałem, że przy czterech karach, jak pan będzie miał chociaż waleta karo, to będzie na skrót. Dwa trefle, to powinno być 5-5, to powinien być qubit Michaelsa. Nie był to qubit Michaelsa. To zawistowałem z dubla, panie Rysiu. Pan odwróci w trefla, weźmie jasem pik i w trefla jeszcze raz. Weźmie asem pik i da mi przebitkę. Uciekł. A dlaczego nie w trefla, panie Rysiu? Czy masz pan trefla? A wszystkie asy pan ściągnął? No ale to jeszcze jednego musi pan mieć asa, panie Rysiu. Ojej. A czemu pan kontry nie dał? Asy są po to, żeby bić króla. Miał pan tyle kierów, panie Rysiu? Bij pan. Co pan nie bije, panie Rysiu? Byśmy pan wypromował dziesiątkę. Nie, też nie. No tak, dziesiątkę. Dama, as. Masz pan króla pik, panie Rysiu? Panie Rysiu, figur na figur. Położył pan króla, bije as i biorę lewe na dziesiątkę. Teraz to już to wygra. Figur na figur. Ma pan szansę wypromować mi dziesiątkę. Albo damę. Damę nie.
Panie Rysiu, pan to dokładnie obejrzy sobie. No to jest powtarzalny element gry. Czyli rozdanie ma wymiar szkoleniowy. Gramy dalej, panie Rysiu. Ściąganie asów ułatwiło mu grę. Uciekł. To ja rządzę stołem. O! 102 noce. Prywatę. Zara z Iranu. No, leci. Napiszę im hi, niech się cieszą. Rządzę, panie Rysiu, stołem. Nikt mnie nie ruszy. Teraz. Żebyśmy mieli obsów. Nie, jak się gra tym bez atu, to jestem tutaj zmuszony. No nie mogę otworzyć jedno bez atu z tą ręką. Moje piki uciekną. Cztery piki. Jak pan ma na dwa piki, panie Rysiu, to ja mam na cztery piki bilans mam. Ja mam 17 i pan powinien mieć 7, to 26. To 24. Panie Rysiu, no za co pan przeprasza? Pan mnie, przecież pan mnie nie słyszy. No nie jest dobrze. Czakiera wyrzucić na trefla. O, prezent. Trefla nie oddaję. Ściągniemy, żeby piki. O, połączymy im piki. Co to jest? Im pasujemy waleta. Ale miałem szczęście. Ile tych pików poszło? 7, 8, 9, 10, 11. Dobra, jak przybije małym, to waleta nie weźmie. Jak przybije małym, to nie weźmie waleta, a damą tref dojdę do... damą pik dojdę do trefli. O, skiepścił się. O, i reszta moja. I się skiepścił. Teraz odbieram waleta. Bardzo... szkolne rozdanie. Wyrzucam kiera. I deklaruję. Gramy, panie Rysiu, jeszcze jest 10 minut. 13. Dlaczego wygrałem 13? Przegrywali cztery piki, bez dwóch. Albo nie zagrali tak czujnie, bo jak im pasowało, jak oni to mogli im pasować?
kier był do oddania. Karol, bo podegrali kara, oddał dwa kara, oddał pika, oddał kiera. Panie Rysiu, trzy trefle, kolor przeciwnika. Pokazuje krótkość w kolorze przeciwnika, powinienem mieć fit w kierach i mało przegrywających. Ja wycisnąłem ile mogę. No nie. Ja go usuwam. Nie będę grał. Nie będę grał z kimś, kto zachowuje nieelegancko. Mary. Graj pan, panie Rysiu. Może jeszcze sześć trefli by powiedział. Nie ma takiej licytacji. Przedtem nie miał. No, panie Rysiu. Szlemik na impasie króla Karo. Bijemy. Wyrzucamy pika. A nie możemy, pan nie wróci do ręki. Karo trzeba było wyrzucić. Aha. Jeszcze król kier. 4, 8, 10. No król. Aha. No trudno, panie Rysiu. Król 5 pan wygra. Król kier. Dama kier i impas kara. No panie Rysiu, nie przegra pan. No król kier, panie Rysiu, dama kier, pan się nie przejmuje, impas kara i potem pan zabi... A jak pan wróci do stołu, panie Rysiu? Inna kolejność zagrań. Chociaż to też dobrze. Teraz przebić z tej ręki. No dlaczego nie z tej? Dama kier. Może być tak, dama kier. Dobrze. Czwórka kier. Walet kier. Walet karo. Bardzo ładnie, panie Rysiu. No. Ten się pyta, czemu go zbutowałem. Zbutowałem cię, bo licytujesz niegrzecznie. Nie miał na trzy trefla, miał na pięć. Cię zbutowałem. Bo byłeś nieelegancki. Jest takie opowiadanie. Chyba w starym miesięczniku. Brycz. Ten zażyczył sobie, żeby nie transferować. Że ktoś nie dokładał kart od dołu i go panie poszczuły psem. Przyszedł taki grać z paniami w brydża i nie rzucał kart od dołu. Jestem gotów, panie Rysiu, pomóc panu. A to cała moja pomoc. Dalej pan sobie musi radzić sam.
Co, panie Rysiu, wyrobiłeś pan kolor przeciwnikom? Czy Man U nie umie grać? 3 lata gra. Panie Rysiu. Przeciwnicy nie szukali kolorów starszych. Puść pan, panie Rysiu. I podgrywam. Nieszczęśliwie. Gdyby Mat dała transfer, Mat to jest Mary, panie Rysiu, no widać, że karowy był lepszy. Wszystko jedno. Moja. Nóż pika, a spod czwartej dziesiątki. To już lepiej było spod tego króla pik. Znowu mam bez atu. Panie Rysiu, muszę zaraz kończyć, bo mam lekcję. Pan Rysiu musi mieć 7 damę. 7 trefli, panie Rysiu. Nie musi pan mieć damy. Może pan mieć waleta, panie Rysiu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trzymamy kiery. Obserwujemy waleta i dziesiątkę kier. I obserwujemy figury pikowe. Miał kara zamiast kierów. 9 pik wyleciało. Dużo pików wyleciało.
Tak, wyrzucamy piki. Panie Rysiu, to było łatwe. No, musiał pan mieć damę. Rozi przyszło. 8, 11. Jedno kier. No, nie mogę powiedzieć bez atu. Panie Rysiu, fit. Fit, dwa kiery. Potwornie napakowany jestem, panie Rysiu. O! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dołóż i po ptokach. Dziękuję, panie Rysiu. Jak pan widzi, ocenę karty miałem dobrą.